witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na kanale FOPremier. Witam w nowym odcinku. Witam serdecznie zarówno moich starych tutaj subskrybentów, jak i tych nowych. Nie bądźcie nieśmiali i koniecznie zaskrybujcie mój kanał, jeżeli lubicie właśnie takie rzeczy o perfumach, też o kosmetykach, to czemu nie bądźcie ze mną na stałe, żeby wiedzieć, kiedy nowe odcinki się ukazują. No i oczywiście oglądać moje stare odcinki również. Słuchajcie, tak sobie pomyślałam. Ostatnio przyszłam z odcinkiem odnośnie takich perfum zimowych i jakby takie wady mego, a może nie wady mego, ale właśnie takie zgrupowane zapachy, które są najczęściej kupowane właśnie na święta. Planuję też odcinek, słuchajcie, tutaj z taką rzeczą, która jest bardzo, bardzo popularna na święta właśnie z kosmetyką, więc następny odcinek na pewno będzie taki. Ale dzisiaj przychodzę z takimi zapachami, które są moją ulubioną, słuchajcie, grupą, bez której ja żyć nie mogę, a mianowicie takie moje topowe świeżaki, bo ja lubię bardzo świeże perfumy, które muszą być koniecznie na mojej toalety, także zostańcie ze mną koniecznie i obejrzyjcie cały odcinek. Tu wspomniałam w intro, dzisiejszy odcinek będzie o moich świeżakach, czyli takich zapachach, bez których ja nie mogę się obyć. Słuchajcie, ja najbardziej lubię właśnie pudrowe, ale też świeże zapachy, bez nich żyć nie mogę. Nawet wczoraj rozmawiałam z koleżanką z pracy i właśnie ona powiedziała: o Paulina, ty to zawsze lubisz właśnie takie świeże i bez nich jakby żyć nie możesz. I to prawda, niezależnie tutaj, słuchajcie, od pory roku ja lubię takie świeże zapachy i zawsze je jakoś modyfikuję albo z innymi zapachami, łączę je razem, albo właśnie, słuchajcie, no, one egzystują samodzielnie. Ja pewne świeże zapachy ujęłam już jakby w moich odcinkach. Były takie właśnie relaksujące zapachy, serdecznie Was zapraszam do tego odcinka, ale był też odcinek tutaj o pierwszej propozycji, którą od razu wspomnę, a mianowicie moim ukochanym zapachu The Yulong z Armani Privé. Słuchajcie, to jest mój nowy nabytek. Kto jeszcze nie obejrzał odcinka tylko i wyłącznie o recenzji tego zapachu, serdecznie zapraszam. Ja powiem Wam, że strasznie przypomina mi on ten zapach Vetiver Babylon, jeśli dobrze pamiętam, bo on jest już wycofany. Ten zapach jest z jakby z nowej kolekcji 2020. Zobaczcie tą piękną butelkę z tym kamieniem. Trochę przypomina mi tu Erin, zestaw perfum Erin, ale to jest trochę innej jakości kamienia, bym powiedziała nawet lepszej. To jest, słuchajcie, taka opowieść, a także taka journey, sensoryczna podróż w krainę właśnie tutaj Yulong Mountains, czyli właśnie takie wzgórza Yulong, gdzie właśnie rosną te drzewa herbaciane, czyli region Yunnan. I tam są te drzewa właśnie takie herbaciane, oczywiście z zieloną i z czarną herbatą. Ja uwielbiam zieloną herbatę, więc dla mnie ten zapach jest kwintesencją czegoś, czego ja bez czego nie umiem żyć. Tu ja uwielbiam zieloną herbatę, w ogóle jestem taka właśnie healthy, taki plan healthy i od chyba 15 lat co najmniej muszę mieć zieloną herbatę na, że tak powiem, na śniadanko, na poranek. I co Wam chciałam powiedzieć, główną tutaj takie nuty to jest oczywiście zielona herbata, czarna herbata, taka dodająca tego smoki, takiego troszeczkę bardziej z pazurem, ja bym powiedziała, tej kwintesencji. Jest też jaśniniego, nie czuję, słuchajcie, u siebie. Piękny kwiat pomarańczy, ambrette, czyli specjalny rodzaj piżma, i jest też vetiver i gdzieś tam irys. Być może ten irys jest, bo ja gdzieś go tam pokątnie czuję, ale jest to przepiękny, słuchajcie, przepiękny zapach, taki tryskający energią, rzeźkością, aż chce się żyć. Daje takiego kopa na cały dzień. Jest, wydaje mi się, że gdzieś tam jest vetiver, ja tu sobie szukam, ale ja go nie widzę. A nie, jest vetiver, słuchajcie, jest vetiver, zapomniałam go, dlatego ja go bardzo lubię. Naprawdę on jest zapachem, wydaje się pozornie bardzo minimalistycznym, bo tu już jest kwiat pomarańczy, jest herbata, jest to piżmo, tak, czyli nic takiego jakby
sophisticated, czyli takiego właśnie bardzo wyrafinowanego. No, ale słuchajcie, jednak coś nim jest. Ja go uwielbiam, jeżeli go mam, wprawia mnie od razu w taki super energetyczny nastrój. Ja mam dużo energii, po prostu przypomina mi takie skojarzone pięknej podróży do Mediolanu też, bo wtedy używam Vetiver Babylon i bardzo się cieszę, że jest na mojej półce, w końcu go dostałam. On nie jest tani, ale słuchajcie, dla mnie jest bardzo rzeźki i ja się bardzo cieszę, jak sobie tutaj tak patrzyłam, że patrzę tutaj na Fragrantikę, chociaż niespecjalnie ją lubię. Znaczy lubię Fragrantikę, ale nie zawsze się zgadzam, może tak z tym feedbackiem tutaj, ale ona dość dobrze i ten zapach jest tutaj jakby sklasyfikowany, także bardzo się cieszę. Niektórzy odzwierciedlają, że on jest podobny do Bulgarii, że to jest trochę taki mydlany. Dla mnie on absolutnie nie jest mydlany, jest może subtelny, ale jest na tyle, ja bym powiedziała, zaokrąglony, że na każdej skórze gdzieś tam ta projekcja jest i dla mnie jest to jedna z lepszych projekcji, jeśli chodzi o takie właśnie herbaciane zapachy, także Was koniecznie zachęcam do powąchania i właśnie może zapoznania się tu z Armani Privé koniecznie. Zapachem tutaj perfumy Toma Forda, Mandarina di Amalfi Aqua, zapach nie nowy, bo z 2017. On był omawiany, słuchajcie, w moich odcinkach na temat najlepszych perfum tutaj Tomego Forda. Jest oczywiście grapefruit, bergamotka, słuchajcie, czarna porzeczka też, kwiat pomarańczy oczywiście, takie dzikie kwiaty. I pokrótce też jest vetiver, labdanum, koriander i taki czarny pieprz. To jest taki zapach, który ma przywoływać taką podróż właśnie idyliczną, takie serenity, czyli takie ukojenie właśnie gdzieś tam na Amalfi. Słuchajcie, jest to jakby część edycji, ona się nazywa Private Blend. I ja go bardzo, bardzo lubię. W ogóle mam kilka tych zapachów, niekoniecznie właśnie tutaj w butelkach, ale też w takim sprayu do ciała. I słuchajcie, on naprawdę jest bardzo energetyczny, bardzo bym powiedziała gdzieś tam nawet wyrafinowany, bo on jest nietypowym takim świeżakiem. Ja bym nie powiedziała, że jest bardzo powszechny, może tak się wydaje, ale wszystkie te zapachy z Private Blend, słuchajcie, mają to coś, one są bardzo wyszukane. I to jest właśnie mój taki zapach, który ja uwielbiam i muszę się nim otaczać. Oprócz tego lubię bardzo Sole di Positano, on gdzieś tam też jest, albo dzisiaj nie przyniosłam, bo uważam, że ten jest taką kwintesencją, jeśli chodzi o zapachy świeże Tomego Forda, także serdecznie go Wam polecam. Zobaczcie, piękna buteleczka, od razu takie daje ukojenie, taką refleksję. Ja go chyba nawet gdzieś tam wspomniałam w tych refleksyjnych perfumach, który odcinek możecie znaleźć na moim kanale. Kolejnym zapachem, słuchajcie, to jest, ja go w końcu przyniosłam ponownie, Versace Yellow Diamond, ta właśnie piękna, taka barokowa edycja, słuchajcie, z roku 2011, wcale nie nowy, znowu jest taka cytrusowa, cytrusowa właśnie tej cytryny z Amalfi, gruszki, bergamotki, neroli. Ja się bardzo cieszę, że on troszeczkę zdobył jakby punktów tutaj w rankingach, aczkolwiek większość nie oczekuje od niego, jakby to powiedzieć, dużej projekcji i trwałości. Ja wręcz przeciwnie, nie mogę się nachwalić, słuchajcie. On jest taki bardzo refreshing, czyli bardzo taki świeży zapach, taki sparkly, bardzo bym powiedziała, też emanacja słońca dla mnie jest, bo on jest bardzo słonecznym zapachem, już cała buteleczka jakby tu nam to pokazuje. Jest bardzo takim transparentnym, czystym zapachem. Ten kolor żółty daje taką luksusowość też. Ja sobie patrzę tutaj, że to jest specjalny taki kwiat afrykański, pomarańczy. I jest tu też kwiat wodny i frezja. Ja gdzieś czuję też tą mimozę, słuchajcie. Moim zdaniem jest to zapach troszeczkę jakby niekwalifikowany poważnie. W ogóle niektóre zapachy mam w zasadzie mam taką refleksję, że wszystkie Versace nie są tutaj
jakby traktowane poważnie. Ja uważam, że to są, niektóre są perełki. Może nie wszystkie z Was tu się ze mną zgadzają, natomiast ja bardzo lubię, mam sentyment do zapachu w Versace, uwielbiam w zasadzie wszystkie Bright Crystal, Crystal Noir, który jest może ostatni na mojej liście, bo on jest dla mnie za słodki z tym kokosem tam. Natomiast bardzo uwielbiam te wersje właśnie z tym pięknym, barokowym takim opakowaniem, z tymi kryształami i to jest taki słodziek, który musi być koniecznie na mojej ostatnią taką pozycją. Tutaj zapacham, jest, ja mam Eau de Toilette, tutaj Eau Fraîche Chance Chanel. W zasadzie mi się wydaje, że ona jest tylko w wodzie toaletowej, ale może się mylę. Z 2007, oczywiście za tym zapachem stoi Jacques Polsch, słuchajcie, z lemonką, drzewem cedrowym, z pięknym hiacyntem, który ja uwielbiam w perfumach, takim różowym pieprzem, piżmem i irysem, słuchajcie, zapach niepokonany. To jest zapach, który zawsze jest na mojej toalecie. W ogóle ja lubię te zapachy z serii Chance, ale myślę, że do tego zawsze mam taki sentyment i gdzieś tam jest ta refleksja, kiedy ja pracowałam jeszcze w perfumerii Douglas, bardzo go lubiłam i w ogóle one są oprócz Coco Mademoiselle bardzo rozpoznawalne, bardzo nietypowe. Zapach taki właśnie, bym powiedziała, bąbelkowy, bo jest taki sparkly właśnie, gdzieś dodaję Wam tej pikanterni też ten różowy pieprz, ale jest takim zapachem nie to codziennym, minimalistycznym, ale tak naprawdę bardzo zauważalnym, takim zapachem z ogonem, rozpoznawalnym, zawsze mi się kojarzy z taką klasyką, może nie klasyką, ale taką klasą, kiedy ubieramy ten zapach, czujemy się bardzo wyjątkowo, bardzo takie naenergetyzowane, pełne pomysłów i od razu to nasze samopoczucie jest lepsze i oczywiście mamy ten confidence, tą pewność siebie od razu, także jest to taki zapach, który zawsze gdzieś mieszka tam z innymi, ale tam używam właśnie samodzielnie i myślę, że większość z Was ma właśnie na swojej toalecie tą pozycję z Chanel. Dzisiaj, słuchajcie, to by było wszystko. Zabrałam Was w taką podróż tutaj z perfumami świeżymi, świeżakami, energetycznymi zapachami, które możecie też layerować albo właśnie używać samodzielnie, bez których ja żyć nie mogę. Ja myślę, że Wy też macie taką grupę zapachów, także chętnie bym chciała przeczytać w komentarzach, które właśnie to są zapachy, które należą u Was do świeżaków i nie możecie bez nich żyć. I zapraszam Was oczywiście do subskrypcji, słuchajcie, do zostania ze mną, do oczywiście uruchomienia tej notyfikacji, żeby dostawać wszystkie powiadomienia odcinka. Ja staram się, że tak powiem, publikować bardzo regularnie, ale w związku z moją pracą teraz będzie Black Friday. Słuchajcie, to będzie mi ciężko, ale chcę zostać tak, żeby właśnie te dwa odcinki na tydzień się ukazywały tu. No i oczywiście zapraszam Was do lajkowania i do odglądania moich starych też filmów. I czekajcie też na odcinek tutaj odnośnie takiej jednej rzeczy kosmetycznej, którą warto dostać pod choinkę albo warto komuś kupić. Także do zobaczenia. Pa, pa.